Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a.k.a. Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Sonic Frontiers na konsolę PlayStation 4. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy coraz bliżej końca trzeciej wyspy. Dokładnie tak. Tak więc, ile mamy cyberprzestrzeni do zrobienia, pewnie się zapytacie. Tylko dwie. 3.6 i 3.7. I teraz będziemy musieli znaleźć te cyberprzestrzenie. Witam was bardzo serdecznie. Nowy miesiąc, nowy ja, jak to lubię zawsze podkreślać, ponieważ dzisiaj, kiedy to nagrywam, mamy obecnie 9.15 rano oraz 1 marca. Co za tym idzie, jesteśmy coraz bliżej do zakończenia zimy i rozpoczęcia wiosny. Mojego ulubionego okresu, swoją drogą. Znaczy mojej ulubionej pory roku, chciałem powiedzieć. Ale okres swoją drogą też. Tak więc pozostaje nam tylko znaleźć teraz tą cyberprzestrzeń 3.6 i 3.7 i będziemy mogli kończyć tutaj wyspę Chaos i zabrać się za czwartą i chyba ostatnią wyspę, albo przedostatnią. Cały czas mi się myli, czy są tutaj 4 czy 5 wysep. No ale niemniej jednak jesteśmy po prostu coraz bliżej końca, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ostatnio troszeczkę się z tym Sonikiem opuściłem, no bo mieliśmy tylko jedną sesję w lutym i na tym to się skończyło. Czy tam chyba dwie sesje, nie pamiętam. Spowodowane to było tym, że po prostu ostatnimi czasy tego Sonika było za dużo, a inne gry poszły w odstawkę, więc dlatego teraz stwierdziłem, że Sonic na chwilę pójdzie w odstawkę, a na miejsce Sonika wejdą troszeczkę inne gry, jak na przykład Różowa Pantera, którą zacząłem teraz na kanale, czy nawet Epoka Lodowcowa, bądź też Niesamowita Przygoda Skrata, czy jakoś tak. Wiecie, ta gra o tym wiewiórze z Epoki Lodowcowej. Fajnie swoją drogą się przyjęła ta Różowa Pantera, za co chcę wam serdecznie podziękować i póki pamiętam, to te kwestie poruszę w tym momencie. Moi drodzy, jeżeli wam się seria z Sonica Frontiers podoba, to chciałbym, byście nie zapominali o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Zanim ktokolwiek napisze, dlaczego ja wspominam o tym na początku, po prostu dlatego, że czasami może być taka sytuacja, że spodoba wam się jakiś film, ale zapomnicie zostawić tej łapki. Ta łapka jest dosyć ważna i dosyć istotna, dlatego że dzięki temu pozycjonujecie zasięgi u mnie. Jeśli na przykład jest duża część z was, która ogląda i zapomina zostawić tej łapki, to przez to później niestety są zasięgi ucinane i ja potem muszę z algorytmem walczyć. Jeżeli chcecie mi w ten sposób pomóc, to bardzo byłbym szczęśliwy, gdybyście nie zapomnieli o zostawieniu. O, jeżeli się spodoba oczywiście. A teraz dobra, koniec takich innych rzeczy, o których tutaj teraz przed chwilą dyskutowałem, i szukamy teraz tej cyberprzestrzeni 3.6. Bo póki co to ja sobie biegam, zwiedzam, znowu zresztą jak zwykle, a my tutaj mamy cyberprzestrzeń do znalezienia. No tu się wyżej nie mogę dostać, coś. Ta cyberprzestrzeń 3.6 powinna być gdzieś niedaleko, tak mi się przynajmniej wydaje, że mogłaby być gdzieś niedaleko, bo patrzę chociażby po tym, że ja na tych terenach praktycznie prawie w ogóle nie chodziłem. Dlatego daje mi to trochę taką małą podpowiedź, że być może tu gdzieś jest ta cyberprzestrzeń. Ale mogę równie dobrze się mylić, ja nie muszę mieć racji, moi drodzy. Jakby ja mogę naprawdę tutaj teraz gadać totalne głupoty, ale no mi się tak po prostu wydaje, że może gdzieś tutaj być, a niekoniecznie musi tak być. Najlepiej by było, gdybym zrobił teraz cięcie i w zasadzie spotkał się z wami, kiedy znalazłbym faktycznie tę cyberprzestrzeń. To nie byłoby głupie, tak szczerze. To naprawdę nie byłoby głupie, a zaoszczędziłbym trochę czasu, bo nie ukrywajmy, ale to troszeczkę już jest marnowanie czasu, że ja tutaj biegam w tej wewte, a tego, czego nie mogę znaleźć, po prostu obecnie nie mogę znaleźć. To nawet chyba nie miało sensu, co przed chwilą powiedziałem, no ale no już trudno. Wiecie, o co mi chodzi. Tak przynajmniej mi się wydaje, że nie muszę tego aż tak tłumaczyć dogłębnie.
Wydaje mi się, że to gdzieś tutaj może być. Ale pewności stuprocentowej nie mam. Na pewno tutaj jest coś takiego, a ja z chęcią sobie przytulę. Właśnie. Żeby móc później gadać z Tailsikiem. Easy. Ogarnięte. Ogarnięte, kurcze pieczone. W ogóle widzowie, jestem bardzo smutny. Nie doceniliście tego, że kurde specjalnie dla was się przygotowałem. No dobra, może nie ubrałem się jakoś elegancko na ten odcinek, bądźmy sobie szczerzy. Ale kurde, włosy specjalnie umyłem, ogoliłem się specjalnie dla was. No kurde, duże poświęcenie. Naprawdę, to było duże poświęcenie, żeby przygotować się na nagrywanie Sonika Frontiers. Nie ironicznie. 100% legit. No scam. To było całkiem okej zrobione z mojej strony. O! Coś żeśmy odblokowali. Znowu ta sekcja z tym, z jednorękim bandytą. Znaczy ja tak lubię to nazywać jednoręki bandyta, ale no nie wiem jak to się potocznie nazywa, bo to losowanie, co teraz ma miejsce, to zwykle jest właśnie w tym etapie wyspy, kiedy w zasadzie jesteśmy na samym prawie że końcu wyspy, to zawsze to się pojawia. Za każdym razem, jak dobrze liczyłem. Kiedy mamy kończyć wyspę, zawsze to się pojawia. Nie będę ukrywał, ja to na pewno zrobię teraz, tam coś pozdobywam w sumie z tego, ale nie wiem, czy to jest mi na dłuższą chwilę potrzebne. Na dłuższą metę w sensie, to, czy to jest mi potrzebne, no bo no kurczę pieczone, no co my tu mamy takiego, no. Pozbieram sobie i co? Co ja będę z tego miał? Gdyby jeszcze jakieś osiągnięcie wpadło, no to okej, ale tutaj nic nie ma tak na dobrą sprawę. A mi zależy tylko, kurde, teraz na tych cyberprzestrzeniach. Bo już mamy 8 minut, a ja nadal nic nie zrobiłem, tylko biegam i gadam. Biegam i gadam, biegam i pierdzielę, biegam i pierdzielę. A ruszyć nic nie ruszyłem. Tak jak powinno być. Bo nadal nie wiem, gdzie jest ta cyberprzestrzeń. Ale ją może za niedługo znajdę. I ją skopię na kwaśne jabłko. A tu zaraz będzie, kurde, zonk, bo to cyberprzestrzeń mnie skopie na kwaśne jabłko. Wtedy mi już nie będzie tak do śmiechu, kurde. No, patrzcie, kurde. Koło zębate. Co tutaj mamy, kurde, za rarytaski? Bardzo ładnie. Bardzo, kurcze, pieczone ładnie. Teraz tylko znajdźmy to 3.6 i 3.7. I będzie spokój. Yeah.
Okej. Czyli to, co zrobię, to, co miałem zrobić, to już zrobiłem. Myślałem, że to jeszcze dłużej będzie trwało, bądź co bądź, ale... No jednak się trochę przeliczyłem. Dobra, i gdzie my jesteśmy teraz? Co to w ogóle jest za miejsce? W sensie, coś mi się wydaje, że ja już tutaj też byłem, ale... Po prostu nie rozpoznaję, chociaż wątpię, że ja tu byłem, bo... Inaczej to... Cokolwiek by... Nie miałbym po prostu tych kluczy Talesowych, okej? Okay? Ale zostali pociśnięci. Bardzo dobrze, kurde. Tak, krótko z petami. W tym momencie właśnie to chciałem powiedzieć. Krótko z petami. Krótko z petami. Do szczania swoją drogą. O! A koło my tu mamy? Patrzcie, nasz stary, dobry znajomy! Spider! Chodź tutaj na szybkie klepanko, chodź na tu! Ło kurde, co ja tu zrobiłem najlepszego? Ło! Ale kombo wleciało, dawaj! Ale Spider zostanie ładnie pojechany. O kurde, 42 combo, jak on dorżnięty został. Ale ładnie. To był dobry speedrun. 4 koła zębate, nice. Dobra, poczekajcie sekundkę. Tutaj byliśmy ostatni raz. Pamiętacie pewnie to miejsce, prawda? Mam nadzieję, że pamiętacie, bo tutaj byliśmy ostatnim czasem. Ostatnim razem, kiedy to nagrywałem. Tu nawet kończyliśmy sesję, z tego co ja pamiętam. No, tak było, kurde. Widzicie, jaką ja mam dobrą pamięć? Więc teraz szukamy, kurde, 3-6. Cyberprzestrzeń 3-6. A, Fortress chce znowu walczyć, ale ja nie chcę z Fortressem walczyć. Niech spierdala. Tak szczerze, to niech on spada na drzewo, bo nie mam zamiaru z nim walczyć. Wystarczą mi już te 4 koła zębate. Nie potrzebuję walki jeszcze raz z tym przygłupem. Nie chce mi się, tak szczerze leniwy jestem bardzo co do walki z nim. Nie kryję się z tym jakoś mocno. Bo nie mam czego się kryć, lol. Ale tego, że ja się utopiłem w lawie, to mam się w tym momencie czego wstydzić i kryć. W ogóle weźmy zerknijmy, jak nasza mapa wygląda. Kurde, no całkiem ładnie żeśmy odkryli tę mapę. Tak szczerze, w porównaniu do wyspy numer 2, no to tutaj kurde żeśmy ładnie odkryli sobie teren. Nie mówcie, że nie. A jak powiecie, że nie, no to trudno, no. No to będę musiał uszanować wasze zdanie, jeżeli wy tak uważacie. Znaczy ewentualnie ja mogę się z tym zdaniem nie zgodzić, no i mam też do tego prawo, no nie?
Dobra, jesteśmy teraz sobie tutaj i zobaczmy, czy czasem... Ej, tam u góry coś chyba jest. Tam jest chyba cyberprzestrzeń. Tak mi się wydaje. Próbuję się tam do góry dostać. Do góry. Trzy-jeden. Dobra, tu jest zrobiona cyberprzestrzeń. A my szukamy 3-6. Da, co tutaj jest? Co tutaj jest? Ło! Dawaj, 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 dawaj. Ło! Kurde! Woo! ...794 uderzenia! Ło kurde! Nieźle! Kolejny fragment mapy będzie odblokowany. Kurczę, ładnie, ładnie. I hope I can drop all this cyber energy once everyone's safe. I'm not feeling too great. Sonic, to, że ty się nie czujesz dobrze, no to ja rozumiem, ale kurde, no jednak stary, obowiązki są jakieś. Musimy te cyberprzestrzenie znaleźć. O, fioletowe monetki, super. O, tam coś mamy, patrzcie, widzicie w tej lawie. Teraz tak na ostrożnie trzeba się tutaj dostać. O, dokładnie. Bardzo ładnie, bardzo sprytnie swoją drogą zrobiona znaćka. Okej, okay, tutaj jesteśmy teraz. Przy tej sztucznej wyspie, można by powiedzieć. Znaczy, dobra, może nie będę tego nazywał sztuczną wyspą, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu to jest taka wyspa pełna mchu, która tak trochę sztucznie wygląda, w mojej opinii. Ale to tylko sztucznie wygląda, nie oznacza, że jest sztuczna, nie? I teraz po wulkanie będziemy lecieli do góry. Strasznie się Sonic tu ślizga. Ale muszę się jakoś dostać. Chciałem inaczej to zrobić. Ja pierdzielę, no! He, 3-2, już tu byłem! Już tu byłem! Dajcie mi 3-6 i 3-7 i kończmy tę zabawę. Bo czasami mam wrażenie, że ta gra chce, żebym jak tutaj, chyba jak najwięcej czasu tutaj spędził.
Takie dziwne wrażenie odnoszę. O! Coś mamy do roboty tutaj. Tak mnie zastanawia, ile ja jeszcze tych kluczy będę zbierał. Bo to już trochę przesada jest, że zbieram ciągle jakieś klucze, ale dostać się dalej nigdzie nie mogę. Nie robię żadnego progresu w tej grze, tylko ciągle stoję w miejscu. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, tak mi się wydaje, że tu gdzieś... Co? Ekskawator? Co to jest? Jakiś nowy miniboss? Cię dojadę, kurde! O, czekaj, kurde, skurczybyku ty. Ja ci dam. Zaraz będziesz dojechany, kurde. Jakiś nowy bossik, którego trzeba będzie tutaj dojechać. Mam w ogóle już prawie godzinę na nagraniu, a ja dopiero będę, kurde... Robił, o ile tu jest cyberprzestrzeń 6, znaczy Boże 3-6. Więc patrzcie jaki przypał trochę. Jedziemy! Ło! Kombo! Dobrze! Ło! Ale ładnie, ale został on skrócony. Dawaj, pięknie. No i po nim, kurczę pieczone. Nawet się nie musiałem jakoś super wysilać. Piąte koło zębate, proszę państwa. Ale ładnie tutaj zostało to zrobione. A teraz lecimy tutaj, tu gdzie powinniśmy być. Mam nadzieję, że znalazłem tą cyberprzestrzeń. Bo serio, już szukałem wszędzie, już dosłownie szukałem wszędzie. A tu mnie jeszcze nie było. To są takie tereny nieodkryte. No proszę państwa, znalazłem to! Po 54 minutach, no kurde, jaka to jest patologia w tym momencie z mojej strony. Ale ważne, że jest znalezione, to się liczy. Wiesz, co się liczy?
cyberprzestrzeń znaleziona na ulicy. Dobrze, ładnie. Wspomnienia z Chaos Island. Mamy wszystkie cyberprzestrzenie znalezione. Superancko. 3-6. Ale żeśmy dali czadu w tym momencie, proszę państwa. Normalnie, kurde. Kolejna piękna trofka wleciała. Kurczę, jak tak dalej pójdzie, to ja serio kiedyś platynę w tej gierce zrobię. R2 w powietrzu, X. Dobra, patrzymy, co to będzie za poziom. Sky Sanctuary znowu. Znowuż to Sky Sanctuary, no kurczę pieczone. Takie czasami mam wrażenie, że ta gra opiera się tylko właściwie na tych poziomach i nic więcej, nie? Dalibyście tutaj, kurde, jakiś inny poziom. Bardzo ładnie tutaj został pociśnięty kolega przeciwnik. Powtarzamy! Powtarzamy! To nie powinno mieć miejsca! No, w końcu się udało! Ja pierniczę! Nareszcie się udało, masakra. O Jezus Maria. Ile ja tu się musiałem napocić, proszę państwa, panie i panowie. To jest naprawdę... To chyba tylko ja wiem, ile ja się musiałem tu napocić. No i znowu to samo, no kurwa. Kurde, powiem wam, że dobrze jest, dobrze jest. Woo! No nie, no kurde. A tak fajnie było. Dobra, to robimy inaczej. Zrobimy tak, ja przejdę to do końca i zaraz powtórzę, żeby
po prostu czas mieć lepszy, bo ja nie potrafię, kurde, tak dwóch rzeczy na raz zdobyć. To jest dla mnie za bardzo ten... Jak to się mówi, to jest za bardzo dla mnie frustrujące. Za dużo mnie to stresu kosztuje, kurwa jego mać. No kurwa! Na końcu! Dobra, lecimy raz jeszcze, let's go. Dobra, teraz mamy wszystkie czerwone pierścienie i zwykłe pierścienie. Jest, mamy eskę! Mamy eskę, ja pierniczę! O kurde, jaka to była upierdliwa cyberprzestrzeń, to nawet wy nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ile ja tutaj, kurde, krwi musiałem przelać. Swojej. No, wywalone w sumie w to combo. Naprawdę, wywalone już w to. Masakra. Masakra. No dobrze, że już mamy autosave, naprawdę. Dobrze, że już mamy autosave. A my mamy tylko póki co te 3 szmaragdy. O ja pierniczę. Możemy się już do czerwonego dostać w sumie. Tylko jak się tam dostać? To jest dopiero dobre pytanie. Przy okazji, mimo że się gra zapisuje automatycznie, to ja jednak zapiszę. Aha, jestem niby w minigierce, nieźle. O, następne koło zębate, super. Jesteśmy sobie tutaj, a my mamy dostać się tam. No dobra, no to musimy udać się tam, tak? Czyli bardziej na lewo. Tylko jak ja mam się tam dostać na drugą stronę? Jakieś pomysły? A to już mamy zrobione, spoko. Chyba za pomocą tej platformy. Nie, powiem wam szczerze, ta cyberprzestrzeń mnie autentycznie wykończyła psychicznie, nie? Się czuję naprawdę wymęczony przez tą cyberprzestrzeń. Nawet sobie w tym momencie żartów nie robię. Bo jakbym chciał, to bym nie potrafił aż tak w tym momencie zażartować. Autentycznie wymęczyła mnie psychicznie ta cyberprzestrzeń. Jak ja mam się tam, kurde, dostać?